Katolicy lwowscy wyszli na ulicę, aby głosić Chrystusa Zmartwychwstałego. Trzy niedziele po Wielkanocy, według kalendarza gregoriańskiego, w Parku Stryjskim w Lwowie odbywały się spotkania wspólnot neokatechumenalnych. Wierni dzielili się z przychodniami swoim doświadczeniem wiary i opowiadali o mocy Bożej, która objawiła się w ich życiu. W czasie ewangelizacji była także modlitwa za Ukrainę, o siłę dla naszego narodu, aby przetrwać wojnę. W spotkaniach ewangelizacyjnych uczestniczyli katolicy obu obrządku łacińskiego i greckiego, młodzież i rodziny wraz z księżmi.